Siema, siemanko, z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj kontynuujemy serię 5 i to będzie bardziej taki filmik dyskusyjny, taki bardziej, żebym ja sobie pogadała. I to jest filmik, który już długo chciałam dla Was nagrać, ale jakoś tak nigdy nie byłam pewna co do tej piątki, którą tu wybrałam i tak odlekałam to. Ale koniec końców została ta piątka, którą wybrałam na początku, więc niepotrzebnie to odwlekałam. I będzie mowa dzisiaj o 5 książkowych duetach, które ja bardzo lubię, które mają w sobie to coś, które są napisane w sposób, który gdzieś tam jest doceniany i który ja dostrzegłam wśród wielu innych par książkowych. No i to nie będą pary romantyczne, to będą po prostu duety takie, czy mogą być to pary romantyczne, tylko nie sugerowałam się tylko jakby taką miłością romantyczną, tylko też takim po prostu vibe'em między tymi dwoma postaciami, z zamysłem autora, żeby te postacie przedstawić koło siebie w konkretny sposób, różnymi bardzo rzeczami. To zresztą zobaczycie, tylko najpierw zapraszam do obejrzenia intra. Przejdźmy już do pierwszej książki. I pierwszą książką jest Baśniobór, dlatego że sam Brandon Mull się przyznaje, że Kendra i Seth byli pisani na zasadzie takich trochę przeciwieństw. I to mu bardzo dobrze wyszło, więc pierwszym duetem książkowym właśnie jest Kendra i Seth z Baśnioboru. Ja bardzo lubię te postaci i o ile na początku trochę ich fenomen był dla mnie taki nie do końca bliski, dlatego że ja się nigdy nie wychowywałam z rodzeństwem, więc nie rozumiem, w jaki sposób niektóre z tych sytuacji tutaj miałyby działać. Ale jak już się w to wgryzłam, no i zaczęłam więcej obserwować też świata wokół siebie, to zrozumiałam, że takie przedstawienie rodzeństwa jest bardzo szczere i takie prawdziwe i takie aż do bólu te sytuacje są niewyssane z palca. No takie prawdziwe po prostu. No i później też na Pyrkonie, jak Brandon Mull był z jednym z postaci, które tam były po prostu, miały swoje prelekcje, no to mówił, że on się wychowywał z bardzo dużą ilością rodzeństwa i to widać po właśnie tym, jak wykreował on Kendrę i Seta. To jest bardzo dobrze wykreowany duet. To jest po pierwsze te ich relacje siostrzeńskie, a po drugie to, w jaki sposób jest przedstawione to, jak oni się różnią, że wiecie, to jest Kendra, która jest poukładana, grzeczna, nie łamie zasad, jest Seth, który tak naprawdę przez pierwszą książkę mało jest ludzi, którzy by powiedzieli, że on nie działa na nerwy, bo działa, bo jest po prostu dzieciakiem, który nie rozumie swoich konsekwencji, który nie rozumie konsekwencji, jakie niosą za sobą jego czyny, który jest bardzo lekkomyślny, który jest po prostu przeciwieństwem swojej siostry, mimo że zostali wychowani jakby w tym samym środowisku. Bardzo ciekawe zestawienie bohaterów i tak naprawdę do końca, jeszcze dalej jak czytam Smoczą Straż, te przeciwieństwo zestawione koło siebie czyta się bardzo dobrze. Więc niby mamy coś takiego bardzo typowego dla literatury, dlatego że mamy dwie postaci, które po prostu są pisane na zasadzie tego, jak bardzo się różnią, ale dodatkowo to jest coś, co bardzo dobrze wybrzmiewa na kartach powieści, więc niby takie typowe, ale jednak nietypowe, nie wiem, jak to powiedzieć, ale ogólnie polecam, bardzo polecam ten duet i bardzo polecam Baśniobór, jeśli ktoś z Was nie czytał, nawet jeżeli już jesteście dorośli, albo jeżeli macie swoje dzieci, to już w ogóle odjazd, to możecie czytać razem ekstra. To mimo wszystko warto sięgnąć, bo bardzo inteligentna jest ta książka. Ma dużo takich nawiązań, przy których naprawdę można się uśmiechnąć. Bardzo mi się podoba na przykład pierwszy rozdział samego Baśnioboru, w którym to jest wspominane, że tam dziadek umarł. Tak, i ta cała historia, która się wokół tego toczy. Seth jest też bardzo inteligentnym, błyskotliwą postacią. No już nie mówiąc o Kendrze, bo Kendra to już w ogóle jest ogólnie uważana za mądrzejszą od Seta przez te wszystkie książki ze względu na to właśnie poukładanie. Chociaż też to różnie bywa, no bo bardziej cwany mimo wszystko jest Set.
I druga książka to będzie Wojna Makowa, dlatego że ja... to jest chyba mój ulubiony duet tutaj książkowy przedstawiony w Wojnie Makowej. Ja też nie jestem obiektywna, bo ja jakby subiektywnie uwielbiam Kitaja, o czym wspominałam już w 5 książkowych mężczyznach mojego życia. Tak mi się wydaje, że tam był Kitaj. Na pewno tam był Kitaj, bo kto miałby być jak nie on? Tak. I mowa tutaj o Rin i Kitaju. W ogóle dla mnie to jest ekstra zbudowany duet. Naprawdę od samego początku, od tego jak oni się poznają, jak oni są od siebie różni. I znowu różni, tak? Bo Rin jest taka bardzo mocno wybuchowa, jest taka charakterna, ale jest też taka, że trochę mało myśli, nie? Jakby w sensie mało myśli o konsekwencjach tego, co robi. To się nazywa... To ma nazwę, ale zapomniałam. I to nie jest wybuchowość. Porywczość, o. Jest taka bardzo porywcza. A Kitaj z kolei, on od początku książki jest wrzucony w szaty, których nie chce posiadać tak naprawdę. I zbudowanie tych postaci koło siebie i tej przyjaźni, która się między nimi rodzi, jest bardzo ciekawym zabiegiem. Tak naprawdę do samego końca. Bo Kitaj jest nieodłączną częścią Rin przez całą książkę. A to, co się dzieje w Republice Smoka, już w ogóle tą przyjaźń bardzo mocno przypieczętowuje i tak naprawdę sprawia, że ona nawet momentami staje się lekko toksyczna, choć jakby nie do końca to przeszkadza, bo to jest jeszcze taka toksyczność, z której można się gdzieś tam uratować. Bardzo ciekawie napisany wątek dwóch postaci, to w jaki sposób ich losy się ze sobą ciągle splatają, to w jaki sposób już Kitaj nie jest w stanie tak naprawdę gdzieś zostawić Rin za sobą i to jak w ogóle kończy się Płonący Bóg, bo tak naprawdę patrząc na historię, nie chcę teraz tu spoilerować, ale patrząc na historię innych postaci, które miały podobną sytuację jak oni, to niekoniecznie musiało się to tak skończyć, jak się skończyło. A jednak skończyło się w ten sposób. I to też jakby świadczy o tym, jak wyglądała ich relacja. Tak naprawdę bardzo różna. I też Kitaj był taką postacią, która przy tak bardzo zmieniającej się Rin i tak bardzo wyskokowej był bardzo mocną kotwicą, dosłownie w przenośni, trzymającą ją właśnie w ryzach wtedy, kiedy powinien. A jednocześnie też był takim przyjacielem, który... nie był agresywny w tej przyjaźni, czyli nie mówił jej, co ma robić. On był bardziej taką podporą dla niej. I to Rebece Kuang wyszło. To jest mój ulubiony duet. Ja jakby totalnie nie patrzę na inne duety. Widzę tylko Kitaja i Rin, którzy są bardzo, bardzo dobrze napisani. Jakby wow. Nie, ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten duet. To jest zdecydowanie mój ulubiony duet książkowy. Duetem książkowym, który też bardzo mocno doceniam, naprawdę bardzo mocno, mimo że nie skończyłam jeszcze tej serii, bo jestem teraz na trzeciej części, którą mam zamiar jeszcze przed końcem roku przeczytać, ale nie wiem jak wyjdzie, jest Embot i Spensa z Do Gwiazd Brandona Sandersona. To jest też ciekawe, bo tutaj ta przyjaźń się rodzi od takiej nieufności Spensy do tego tak naprawdę, kim jest Embot, bo no nie jest on człowiekiem, jest po prostu sztuczną inteligencją, a z drugiej strony, wiecie, to też rodzi takie pytania, czy przyjaźń między człowiekiem a robotem to jest prawdziwa przyjaźń, no bo to nie jest jakby osoba prawdziwa i mamy te wątpliwości ciągle, czytając tą książkę. Ja ciągle po drugiej części dalej uważałam, że jakby uczucia mogą być tu tylko z jednej strony, jakby nie patrzeć, a mimo wszystko Embot jest tak zabawną postacią tutaj, jak naprawdę nie, jeżeli ktoś lubi takie właśnie roboty i takie postaci, które są właśnie sztucznymi inteligencjami w książkach, w popkulturze, to bardzo polecam Do Gwiazd. Na pewno pokocha Embota. Ja myślę, że to będzie ulubiona postać bardzo wielu ludzi.
No i z drugiej strony właśnie mamy taką przyjaźń na zasadzie człowiek-maszyna i to też jest dość ciekawe. To może nie jest coś, co byłoby nietypowe, dlatego że to się zdarza bardzo często w różnych wątkach popkulturowych, w serialach, w innych książkach science fiction, ale mimo wszystko to się bardzo dobrze czyta i to jest to, że macie, wiecie, swój statek kosmiczny, który gdzieś tam ma swój rozum taki, powiedzmy. I ten twój statek kosmiczny, który pilotujesz, staje się twoim przyjacielem. Bardzo ciekawy wątek, naprawdę. I też bardzo taki no do zastanowienia. Ale lubię to. Lubię to od samego początku, od momentu, w którym Spensa gdzieś tam znajduje M'Bota. To sprawia, że w sensie to rodzi we mnie takie wow, to będzie coś niesamowitego. No i rzeczywiście jest, no bo wiecie, to jest coś takiego jak, to jest trochę taka relacja na zasadzie jeździec i koń, no bo macie pilota i swój statek, ale jednocześnie ten statek jakby jest w stanie wam odpowiadać, żartować z wami i poznawać was. I z drugiej strony ten M-Bot, on jednak bardzo dużo ma takich tajemnic w sobie, których on sam nie rozumie, dlatego że jest tylko maszyną, więc to też jest ciekawe, bo z jednej strony wiecie, jakby to rodzące się zaufanie jest, dlatego że oni ze sobą przebywają ciągle, a z drugiej strony jak zaufać maszynie, która do końca nie pamięta wszystkiego, co robiła wcześniej. Ciężko, nie? A z drugiej strony ciężko się też do niej nie przyzwyczajać, więc ten tutaj duet jest bardzo, bardzo udany, bardzo fajnie Brandon Sanderson. No i czwarta książka, zejdziemy może na takie tematy trochę smutniejsze, bo ostatnia też będzie taka trochę smutniejsza, chociaż nie powiedziałabym, że Wojna Makowa jakoś super nie jest przygnębiająca, jeżeli chodzi o relacje Kitaja i Rin, też właściwie jest. Chyba trzeba się trzymać tego, że wszystkie relacje gdzieś tam, nie ma czegoś, co jest tylko wesołe w życiu, nie? Ale mówię tu o mężczyźnie imieniem Uwe i moglibyście pomyśleć, że powiem o Uwe i jego żonie. Mogłabym. To też byłby swój rodzaj relacji, który był bardzo interesujący, bo też był na zasadzie przeciwieństw wpisany i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się zdecydowałam na inne rozwiązanie. Duetem tutaj będzie Uwe i teraz ja nie oglądałam filmu, więc ja nie wiem, jak to imię się wypowiada, ale się postaram. Perawet? Więc to będzie Uwe i Perawet, czyli jego sąsiadka. To jest ciekawe. Ja gdzieś wspominałam ostatnio w filmiku chyba z Tagiem, czyli ostatnim, który się pojawił, że mężczyzna imieniem Uwe jest mniej komediowy niż Niespokojni ludzie. Jest, ale duet Uwe i Perawet jest bardzo komediowy i on nie powinien się podobać, dlatego że on jest tak typowy. Jakby mamy mężczyznę zgorzkniałego, który nie chce żyć, który jakby nie bardzo lubi swoich sąsiadów, ma ochotę ciągle, nie wiem, wszystkich na wszystkich krzyczeć i wszystkich układać pod swoje dyktando. I kobietę, która ma w sobie tyle radości, ma w sobie chęć do życia, ma swoje dzieci, jest bardzo wybuchowa, trzyma swojego męża w ryzach, bo oczywiście ma męża, który jest troszeczkę taki, wiecie, gapowaty. Kobietę, która jest taką kwintesencją baby. Wiecie, o co chodzi. No i ona jednocześnie, mimo tej takiej twardej skorupy, ma tak dobre serce i ona jest tak do ludzi, a Uwe jest taki oschły. I to, w jaki sposób oni są podobni do siebie, mimo że bardzo różni, bo Perawet jest bardzo, bardzo cieszy się tym, że żyje, ale to, jak oni mają podobne podejście do niektórych rzeczy, mimo że totalnie różne, sprawia, że tą książkę czyta się niesamowicie. Perawet jest takim aniołem dla Uwego. Jakby to, jak rozwija się ich relacja, jest bardzo wzruszające. Bez niej jakby, bez tej rodziny Uwe by nic nie osiągnął, nie zrozumiałby nic. A tak to znalazł nowe cele w życiu właśnie dzięki niej. I to jest piękne, naprawdę piękny duet. Młoda osoba i stara osoba, bardzo lubię takie duety. I tutaj, mimo że to jest bardzo typowe,
to się tak dobrze czyta i to jest tak przyjemne. Bardzo polecam. Mężczyzna imieniem Uwe i ten duet. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie czytać. Jak to jest napisane tak bardzo... bardzo typowo, ale nie sposób tego nie lubić. Naprawdę, nie sposób tego nie lubić. No i ostatnia książka i ostatni duet. Tu się wahałam trochę, bo... no nie wiem właściwie dlaczego. Z wielu powodów, może takich bardziej światopoglądowych, ale mimo wszystko uważam, że powiem o tym, no bo już nie mam wyboru. Wybrałam Daisy Jones and the Six i Daisy i Sama z zespołu The Six. Dlatego, że to nie jest historia, która się kończy dobrze. Na wiele sposobów. A jednocześnie sposób, w jaki ona jest przedstawiona i też te różnice między bohaterami sprawiają, że o tym się bardzo dużo myśli. Mimo, że nie ma o czym myśleć. I o Daisy i o Samie po przeczytaniu tej książki się bardzo dużo myśli. Bo wiecie, macie mężczyznę, który jest po przejściach bardzo dużych, ma żonę, dziecko i totalnie się dla nich zmienia. I macie kobietę, czyli Daisy, która jest w tym punkcie, w którym on był wcześniej. I która w teorii macie znajomość, która jest bardzo toksyczna, bo zamiast Sama ciągnącego Daisy w górę, boicie się, że to pójdzie w drugą stronę, że Daisy sprawi, że Sam wróci do momentu w życiu, w którym był. Do człowieka uzależnionego, człowieka upadłego, że się tak wyrażę. Ostatnio czytałam Annę Kareninę i ciągle widzę przed sobą kobietę upadła, więc powiedziałam teraz człowieka upadłego, ale to brzmiało może trochę zbyt podniośle, jeżeli chodzi o Sama. I wy czytacie tą książkę i wy się bardzo boicie. Bo z jednej strony czujecie tą chemię pomiędzy tymi postaciami. Wiecie, że oni się bardzo dobrze rozumieją muzycznie, to jak razem grają, czujecie te iskry i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony pamiętacie ciągle ten początek książki, w którym Sam bardzo miał trudny okres w życiu. I boicie się, że Daisy sprawi, że to wróci. Ten duet jest bardzo nieszczęśliwy. Bardzo jest taka pełna rozpaczy ta znajomość i ta relacja. I ona tak naprawdę do końca książki jest mocno... mocno niejasna, a jednocześnie jasna. Macie dwie osoby, które odczuwają muzykę w ten sam sposób, które są bardzo do siebie podobne, ale są na totalnie dwóch różnych etapach życia. Strasznie jest smutny taki wątek. Wiecie, to trochę jak w Boy the Guardzie z Whitney Houston. Też mieliśmy tam podobny wątek, że były dwie osoby, które były na totalnie dwóch różnych etapach i miejscach w życiu. I tutaj też mamy dwie osoby, które totalnie są bratnimi duszami, ale zupełnie jakby w innym miejscu się znajdują i nawet nie chcą za bardzo znaleźć się gdzie indziej. Ciekawe to jest. To jest bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawy motyw i tak naprawdę od początku do końca czuję się takie iskry między tym. Bardzo fajne. Naprawdę. Wow. No i na tym skończymy. Tym cudownym akcentem. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje 5 książkowych duetów. Starałam się wybrać różne, ale koniec końców najczęściej te duety są pisane na zasadzie przeciwieństw. Chociaż nie wszystkie takie były, jak tutaj widać. Ja oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach, jakie są Wasze ulubione książkowe duety. Może jakiś książek nie czytałam, na pewno jakiś nie czytałam, więc z chęcią sięgnę po coś, co mi polecicie. Jeszcze tak na koniec powiem, że ja bardzo lubię relacje między postaciami, czytając książki. To jest dla mnie istotne, dlatego chciałam właśnie nagrać taki filmik. No i klasycznie mam nadzieję, że jesteście zdrowi, szczęśliwi, bo to jest najważniejsze. I zapraszam Was na mojego Instagrama. Tak, tu Instagram. I Goodreadsa. Linki jak zwykle znajdziecie w opisie. I tyle. Hej!